Halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, a dzisiaj pogadamy sobie o karnecie bojowym na 6 sezon. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym wszystkich nowych widzów bardzo gorąco zachęcić do zasubskrybowania kanału. Lecimy po 150 tysięcy, dlatego jeżeli jeszcze tego nie robisz, to bardzo gorąco zachęcam, a ja już nie przedłużam i zapraszam was do materiału. Karnet bojowy w 5 sezonie pokazał dosyć fajną zależność, jak to zazwyczaj wszystko wygląda. Sam karnet nigdy nie jest monotematyczny, to znaczy w karnecie bojowym za 4 sezon tematem przewodnim byli superbohaterowie wspólnie z graficiarzami, dlatego należy odrzucić, że karnet bojowy w 6 sezonie będzie opierał się tylko i wyłącznie na jednej tematyce. Moja teoria na temat karnetu bojowego jest taka. Przez cały 5 sezon dostawaliśmy ekrany ładowania, na których pojawiały się 4 te same postacie. W 9 ekranie ładowania widzimy również mroczne odbicie bombowych barw w kostce, co moim zdaniem wygląda jak oczko puszczone w kierunku graczy, a w 6 sezonie w karnecie bojowym możemy zobaczyć mroczne i spaczone wersje tych 4 skinów. Jeżeli chodzi o resztę skinów, wydaje mi się, że mogą to być zwykłe zapychacze w stylu młota, czy coś takiego, ale sami wiecie jak to jest, może po prostu jakaś ukryta fabuła powie nam, że w 6 sezonie zobaczymy jakichś potężnych kosmitów, czy coś takiego. Sami wiecie, no nie możemy tego przewidzieć, natomiast wydaje mi się, że cała ta teoria z tymi spaczonymi wersjami jest dosyć prawdopodobna. Napiszcie w komentarzu, co myślicie na temat tej teorii oraz jeżeli macie jakieś fajne pomysły na to, co mogłoby się znaleźć w karnecie bojowym, to również piszcie w komentarzach, a ja postaram się poprzypinać wam serduszka. Przypominam również o subskrybowaniu, jeżeli jesteście nowi, możecie zostawić kciuka w górę, jeżeli ta część materiału wam się spodobała, a ja już nie gadam i zapraszam was do gierki. Tak, lotnia za 3500, patrzcie na to, czat. Brom. W ogóle on wygląda jak Viserion z Viserion po pewnej przemianie w grze o tron. Nie wiem, czy ktoś oglądał z was. Ale nie, to jest taki kozak, po prostu kozak. Czekajcie, ktoś przede mną jest? Chyba nie ma. No tak, weźmy to. Tam się strzelają gdzieś, tylko że ja nie mam. O, już mam. Broni na daleko, także chodźmy tam bawić się razem z nimi w takim razie. Zamienimy jeszcze to i możemy się bić takim. Ja już jestem gotowy, siema robot. Dobra. Generalnie to jest moja pierwsza gra dzisiaj, co nie? Także nie wyzywajcie mnie. Możesz się... Dobra. Chciałem się zapytać, czy możesz się wyzerować, ale no niestety nie mógł. O, koniec strzał do mnie. A, nie mam masy kompletnie, goddammit. No słuchaj, Bloom! Ja nic do ciebie nie mam, nie? Ale coś takiego. Widzieliście, czat, to celuje gościowi centralnie w łeb, on nie dostaje. Dobra, muszę się cofnąć po jakieś bandaże czy coś, bo... No nie wygląda to za dobrze. Także bandaże, please. O, siorbik. Ale dobra, może coś ciekawszego, bo za siorbikiem znajdziemy. W sumie bandaże byłby spoko, bo mógłbym się wyleczyć. Tam jest kurtys, tam są strzały. Dobra, są bandaże, kozek. Dobra, otwórzmy to, małe poty, dokładnie tak. I to się ceni. Jeszcze nawet zdążę wszystko wypić i mamy 100 HP, słuchajcie, i teraz możemy iść się bić z tymi... Dobra, nie wiem co jest grane. To jest skrzynia w ogóle? Nie ma, ale gdzieś na górze jest skrzynia. Dobra, w sumie tutaj jest też spory zapas materiału. Dobre południe, ta, dobre południe. Dobra, to tak, weźmy to, przeładujmy to, znaczy przeładujmy. To jest spoko, że ten meteor tutaj jest, znaczy nie ten, tylko że tutaj, zobaczcie, bo tutaj mi 40 drewna, znaczy metalu cały czas za ile tam, kilka uderzeń, to jest akurat spoko mega. To tutaj jest darmowe drewno, także nie wiem, lubię tą miejscówkę teraz. Wcześniej Dusty było takim kupskiem totalnym, a teraz jest naprawdę spoko. Halo, dzień dobry, siema, koksiu, witam. Kurde, tam się gdzieś strzelali, tylko nie wiem do końca gdzie. No nic, dolutujmy to do końca, jak coś mamy wyrwę. Strefa jest na rootlake'u, tak, także zaraz się tam udamy, spoko. Ciekawego? Na razie nie. Tutaj, zobaczcie, w ogóle tutaj można też jakieś temki fajne znaleźć dokładne. Mogę stąd przejść? Mogę wejść w ten sposób? Hello guys, witam wszystkich serdecznie. Dobra, 3 poty duże, kozak. A, weźmy tego. Jest tutaj coś? Dobra, załóżmy, coś tutaj jest, także wejdźmy tutaj i potem już nie wchodzę w wyrwę, tylko potem już normalnie idę na tego, potem już normalnie idę na zalew. No weź, drewno, halo. Dobra. Tak, słyszę skrzynię na górze, także coś tu jednak zostało. Akurat tego miejsca nie musieli tak zmieniać, w sensie, że jakieś tego, jakieś dziwne coś, nie wiem nawet jak to nazwać za bardzo. Można tego zedytować normalnie, kozak. Dobra, gdzie jest ta skrzynia? Halo, czat, słyszałem skrzynię. A tutaj, dobra. Jasne, nie. O co tu chodzi?
A, dobra, jestem pijany. Dobra, to tak. Tego nie bierzemy, mam tego i spadamy w takim razie do zalewu. Mam nadzieję, że ktoś tam będzie. Poskaczemy sobie tutaj w ogóle, kto jest. Ajajaj, to było strasznie bliskie. Łaj, mordo. Nic za ciebie nie mam. Szczek, kto do mnie strzelasz w ogóle? Hello! Siema wszystkim, witam serdecznie jeszcze raz. Dzień dobry. Jak tam w szkole, chłopaki i dziewczyny? Dobra, bierzemy to i... W sumie to jak tam po szkole, a nie jak tam w szkole. Dobra, weźmy to drewno i spadamy pod zalew. Mam nadzieję, że ktoś tam będzie. Jak nie, to przynajmniej sobie poskaczemy chwilę. Jest to tego? Zgubiłem to. A tutaj, dobra. O, tutaj mamy jakiegoś potężnego zawodnika. No ile ty możesz mieć HP? Mam jedno ammo w ogóle do tego, czekajcie. Dobra, lecę mu na ryj. Ale koleś ma 190, znaczy 180 minus, patrzcie, uciekam. Ucieczka jest grana, to nie zła ucieczka. Chyba mordo, co tam u ciebie? Elo. Dobra, i tak, tutaj coś widziałem, czy nie? Tak, jest ziomuś. Dobra, to będzie ciekawe, miał ammo do sztucera, to jest akurat spoko. Ale trafienie tego ziomka jest wręcz niemożliwe chyba. Już prędzej tego. Nie, no dobra, idziemy tam. Ile mi zajmie? O co tu chodzi? Dobra, nie wiem. Dobra, tutaj imba się będzie działa, także let's go. Nie wiem, to jest zabawne akurat. Tutaj polecimy bliżej. No i fajnie, byłem gdzieś tam. Ja nie mogę strzelić. Daj mordo, ja nic do ciebie nie mam, ale can you die, please? Ja twój fan największy, już mówiłem to 500 tysięcy razy. Ale będzie flip. Jakbym tylko... No nie, no nie żartuj się ze mnie teraz, mordo. Double two jeszcze ma. Nie, please. Łapka. Nie! Nie! Haha, mam cię. Nie, jest to skin w ogóle. Dobra, ja żartowałem, ej chłopaki, naprawdę, ja naprawdę żartowałem, okej? Okay? Przestańcie mi ten z bomby rzucać na ryj! Ej, tu są dwie kompletne inne osoby. Ile możesz mieć ten z bomb... Nie mam, a... O, i sobie polec... Nie, on mnie zabije. Jakie tu są dymy w ogóle! Patrzcie, bo tu są cztery osoby! Dobra, ja robię taktyczny zwrot na razie, bo tu się nie da, naprawdę. Tu są cztery osoby skaczące. Poggers. Kiedy jedziemy, to robimy swer na swoim patencie. No cześć, nie wiem co innego napisać. Siemak, Sertch, witam serdecznie. No cześć, MWM, co innego napisać 4 zł. Dzięki za pierwszego donata dzisiaj, stary. Ja też nie wiem co innego powiedzieć, ale generalnie... Dobra, tu jest ten dzieciak z głowami. No ta, fajne liście! Dobra. Aha, jeszcze poleciałem. Ten tryb jest serio dziki. Bo ktoś do mnie strzela, idę po jego itemy, bo nie mam matsów. Ja nie mogę, dobra, powiem wam tak, walki na jeziorze to jest stan umysłu teraz, naprawdę. No fajnie, jeszcze lepiej. Słuchajcie, on ma mało, nie? No can you die please, thanks. I został mi jeszcze jeden tutaj. A, to na pewno go trafię. Patrzcie na to. Dobra, teraz dead, jeszcze jeden mi został. Wytłumaczy mi ktoś o co chodzi w tej grze, bo ja już nie wiem. A, no jeszcze jeden mi został, niezły jeszcze jeden. Jeszcze jeden to mi został chyba z pół godziny temu. No nie wiem, czat, pomocy. Czy jestem w takiej dupie teraz? To jest szok, kompletny. Dobra, niech się biją między sobą może. Ja nie wiem. Dobra, przeładujmy to wszystko. Nie mam materiału w ogóle, nie mam strefy, nie mam nic. Wszystko przeładowane? Tak, wszystko przeładowane. Rozwalił już mi to? Dobra. Jeszcze nawet. To szkoda, że mam takiego powa dziwnego. Jezu święty, nie naprawcie tego powa z kucaniem, proszę was. Dobra. Elo mordo, huh.
Dawaj mi skara złotego. Daj mi amunicję jakąś, ja nic nie mam. On ma się wragów w ogóle. XD, tam jeszcze jeden koleś powinien być. Dobra. Patrzcie te itemy tam leżące. Macie to w Polsce. THC Xenox, siemanek, se dodasz do znajomych. No nas! Czytaj uważnie, nikt Xenox 3 złote. Jak będziemy grać z witami, stary. Ja to bym te itemy chciał podnieść, wiecie? No ja bym chciał te itemy podnieść. To jakieś bandaże być powinny, kurde, strefa leci. Cały czas w ogóle coś słyszę. Mam pojęcie co to. Ja ma materiał, czy nie? Numer Pega, co? Dobra. Elo Polo, tylko wiecie co jest najgorsze, że tu ktoś jeszcze jest. Przecież tu jest pół serwera, dosłownie. Ja teraz nie ściemniam. Dobra, tam jest apteczka. Ja ją biorę i uciekam do strefy. Dobra, tylko no żeby ją wziąć trzeba mieć 700 EQ. Dobra. My to mogę po prostu zrobić coś takiego. Dodasz do znajomych Nick Pawelks 8. Pozdrawiam, 5 zł. Jasne, stary, jak będziemy grać z widzami, dziękuję bardzo za data, ale aktualnie, tak jak widzisz, muszę się na gierce skupić. Mam 9 fragów. Wow, walka na zalewie zdobyczy, polecam każdemu. MP5 to zło? MP5 jest jakieś mega dobre w sumie. Nie wiem, ale powiem wam szczerze, nie, że naprawdę ta gra jest chyba jedną z dzikszych gier, jakie kiedykolwiek grałem. Ona jest bardziej dzika niż ta gierka, co wczoraj ją na odcinek wrzuciłem. Dobra, idę do tego portu, mam nadzieję, że nie zestrzeli. Tam jakieś strzały na blisko są, także spoko. Łapek tu raczej nie ma, bo ja byłem sobie w tej fortecy. Ładny. Zresztą to nie jest moja forteca, no ale już pół biedy. Dobra, powiedzmy, że jest git w miarę, mam ognisko jak coś, ale mam też apteczkę. Ten smok? Tak, ten smok jest kozak, to prawda. Mogę zagrać, sorry chłopaki, ale nie gramy dzisiaj z widzami, dzisiaj gramy tylko solówki. Może ze sponsorami pod koniec, jak nie będzie się dało. A generalnie, słuchajcie, jeżeli ktoś jest nowy, to brakuje nam 80 subów do 129 tysięcy. 130 tysięcy The Dream niedługo, mam nadzieję. Dobra, póki co to ja idę się bić. Ajajaj, co jest? Okej, kliknąłem taba przez przypadek. Tak to nie powinno wyglądać, mordo. Ja nie mam materiałów też, żeby za bardzo tego. Bardzo się bawić w takie rzeczy. O nie, tu ktoś na blisko. Okej. Za dubeltuwę. Kurde, nie, chciałem to wziąć. A. Nie, no zabił mnie dubeltuwą. Ale to gierka była i tak spoko, słuchajcie. Kurde, nie zdążyłem tego dropa otworzyć. Dubel tu 28 HP mu zostawiłem i miał 3 fragi. Kurde! Jakby koleś nie rzucił, nie strzelił do mnie z tej dubeltuwy, to bym raczej go zabił na 100%. Kurde, ale naprawdę, gierka była fajna, podobała mi się. Także... Ajajajajaj.